Dzień dobry, witam serdecznie. Już na 8 dzisiaj spotkaniu, ale przed nami łącznie z tym jeszcze 7 spotkań. Mam nadzieję, że mimo tej pogody, dzisiaj było bardzo gorąco, ale idzie jakiś inny front, coś się zmienia, być może już od jutra będzie chłodniej. A właśnie, spotkamy się też najbliższą sobotę i niedzielę, również godzina 18.00. Ja też wspomniałam, mi kolega też mówił, że tutaj pastor Wiesław Szkopiński będzie też miał tutaj w kościele w sobotę o godzinie 11.00 kazanie, więc tutaj można będzie go jako teologa posłuchać. Zapraszam serdecznie tych z Państwa, którzy mogą przyjść też w sobotę na godzinę 11.00. A 18.00 kolejny wykład. Dzisiaj mówimy o wieku Ziemi. Jak stara jest staruszka, jak niektórzy mówią, Ziemia, czy aż taka staruszka, czy może ta Ziemia jest całkiem młoda. Wszystko jest bardzo względne, prawda? Czy to są miliardy, miliony lat, czy może ten wiek Ziemi jest znacznie krótszy. A w sobotę zasada antropiczna, z kolei w niedzielę świat Matuzalema. A potem mamy jeszcze jeden tydzień spotkań, znowu środa, czwartek, sobota i kończymy nasze spotkania w niedzielę 19 sierpnia. To już ostatnie spotkanie. Drodzy Państwo, tak jak zawsze przypomnę, że są na dole otwarte toalety, z których można korzystać, że po spotkaniu można też obejrzeć tą wystawę geologiczną, jeśli ktoś jeszcze jej nie widział i że też nasz prelegent czeka zawsze tutaj na Państwa i stara się na Wasze pytania takie indywidualne również odpowiadać. Także dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnego wykładu pastora Wiesława Szkopińskiego. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i przywilej dzisiaj przed Wami stanąć. Moi drodzy, rzeczywiście chciałbym Was serdecznie zaprosić na nabożeństwo sobotnie. Tutaj mój kolega powiedział, że o godzinie 11.00 będę miał kazanie, rozważanie Pisma Świętego. Tak, będę mówił o usprawiedliwieniu przez wiarę na podstawie listu apostoła Pawła do Rzymian. List apostoła Pawła do Rzymian wywołał największy przełom w moim życiu. Gdy mogłem zrozumieć, na jakiej podstawie grzeszny, upadły człowiek, jakim ja jestem i chyba każdy z nas, może jednak żyć wiecznie. A więc bardzo serdecznie zapraszam. Sobota, godzina 11.00, list do Rzymian, prawda o usprawiedliwieniu przez wiarę, jak grzeszny człowiek może żyć wiecznie. No a dzisiaj będziemy rozważali kwestię wieku Ziemi. Bardzo ciekawy temat, kontrowersyjny, dyskusje. Oczywiście my nie będziemy się tutaj kłócili. Zawsze to powtarzam, jesteśmy tu po to, nie po to, żeby się kłócić, czy w jakiś sposób wypunktować i ukazywać niewiedzę drugiej strony. Jesteśmy tutaj po to, żeby zacząć myśleć, szukać, zastanawiać się. I tak w ostatecznym rozrachunku każdy sam za siebie podejmuje decyzję, dokonuje wyboru, czy wierzyć w stworzenie, czy jednak rzeczywiście teoria ewolucji jest bardziej wiarygodna. No ale moi drodzy, jeśli chodzi o wiek Ziemi, to według hipotetycznej teorii ewolucji wiek Ziemi sięga od 4,5 do 7 miliardów lat. Ta rozbieżność jest spowodowana tym, że niektórzy wykładowcy, że albo w literaturze, albo się bierze, liczy się wiek Ziemi od momentu powstania jej kondensacji w kosmosie, to będzie 7 miliardów lat, albo liczymy od momentu, kiedy już Ziemia była
ukształtowaną planetą, no to będzie 4,5 miliarda lat. A więc mówimy, że wiek Ziemi sięga od 4,5 do 7 miliardów lat. A co na ten temat Pismo Święte ma nam do powiedzenia? Popatrzmy na kolejne zdjęcie. Czy wszyscy dobrze widzą te zdjęcie? Literki, cyfry dobrze Państwo widzicie? No bo to jest podstawa, żebyśmy to dobrze widzieli, bo jeśli tego nie widzimy, to będą problemy. Mam tutaj, proszę Państwa, wykres ukazujący wiek Ziemi według chronologii biblijnej Starego Testamentu. I powiem tak, w zapisie biblijnym występują pewne trudności, które wykazują, że proponowany wiek Ziemi oparty na chronologii Starego Testamentu został wyliczony z dokładnością do około plus minus 200 lat. Plus minus 200 lat. I właśnie taka różnica istnieje między wiekiem Ziemi uzyskanym przeze mnie w moich badaniach nad chronologią Starego Testamentu, a obecnym kalendarzem żydowskim. Nie wiem, czy Państwo wiecie o tym, że według kalendarza żydowskiego, w którym Hebrajczycy liczą lata upływu historii świata, liczone są od jakiego momentu? No właśnie od momentu stworzenia świata. A więc w 2010 roku według hebrajskiego kalendarza był rok 5970. Minęło 8 lat, więc dzisiaj mamy rok 5978. Pójdźcie na cmentarze żydowskie. Tam na cmentarzach żydowskich, na nagrobkach zmarłych znajdują się żydowskie daty, że ktoś zmarł w roku 5974, a urodził się w roku 5920. Rozumiemy, prawda? To jest oficjalny kalendarz żydowski, który liczy właśnie wiek Ziemi od momentu stworzenia świata. Teraz, proszę Państwa, popatrzmy na ten wykres. Troszeczkę dłużej się przy nim zatrzymamy. Od jakiego momentu mamy punkt zaczepienia, żeby określić albo zacząć wyliczać wiek Ziemi? Spójrzcie. Czwarty rok panowania króla Salomona. Wiemy, że król Salomon to jest postać historyczna, rzeczywista. To nie ulega żadnej wątpliwości. Dzięki zapisom biblijnym i w ogóle innym źródłom historii wiemy, że czwarty rok panowania króla Salomona przypada na rok 966 przed naszą erą albo rok 2994 Anno Mundi, czyli rok od momentu stworzenia świata. Dlaczego ja mówię o czwartym roku panowania króla Salomona? Bo proszę Państwa, w pierwszej Księdze Królewskiej, w rozdziale 6 i wersecie 1 znajduje się bardzo ciekawy zapis dotyczący naszych badań nad wiekiem Ziemi według chronologii biblijnej. A więc pierwsza Księga Królewska, 6 rozdział i werset 1. Uważnie go posłuchajcie. W 480 lat po wyjściu synów izraelskich z ziemi egipskiej, w 4 roku, a miesiącu 2 panowania Salomona nad Izraelem, w miesiącu Zif, zaczął Salomon budować świątynię Panu. A więc tekst biblijny mówi,
że w 4 roku swego panowania król Salomon zaczął budować świątynię. I oczywiście znając datę początkową i końcową panowania króla Salomona, wiemy, że chodzi o rok 966 przed naszą erą. Ale w tym tekście jest zapisane, że król Salomon w 4 roku swego panowania, gdy zaczął budować świątynię w Jerozolimie, to ile lat po Eksodusie, po wyjściu Izraela z niewoli egipskiej to było? Ile lat? Tekst biblijny mówi, że było ile? 480 lat. Rozumiemy to? Łapiemy to? Jak ktoś nie rozumie, proszę, ja powtórzę. A więc król Salomon buduje świątynię, rozpoczyna budowę świątyni w 4 roku swego panowania, 480 lat po Eksodusie, po tych 10 plagach, po wyjściu Izraela z Egiptu. A więc według chronologii biblijnej Eksodus, wyjście Izraela z Egiptu, miał miejsce w 2514 roku Anno Mundi, czyli od stworzenia świata, czyli w 1446 roku przed naszą erą. No i fajnie, już jesteśmy przy Eksodusie. Ale teraz popatrzcie i posłuchajcie następnego tekstu. W liście do Galacjan w 3 rozdziale i tam wersety od 16 do 17, list do Galacjan, szukamy listu do Galacjan. Jestem na urlopie i zaczynam zapominać kolejność ksiąg biblijnych, ale trzeba sobie radzić. List do Galacjan, 3 rozdział, wersety od 16 do 17. List do Galacjan napisał apostoł Paweł. I on w tym tekście napisał takie słowa. Posłuchajcie. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym i potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. I teraz, powiadam więc to, testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany 430 lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona. I tutaj apostoł Paweł napisał, że wyjście Izraela z Egiptu połączone z nadaniem prawa Bożego na górze Synaj, 2 miesiące po wyjściu z Egiptu, miało miejsce 430 lat po zawarciu przymierza między Bogiem a Abrahamem. A więc jeśli od daty wyjścia Izraela z Egiptu, czyli od roku 1446 przed naszą erą, odejmiemy 403, czy dodamy 430 lat, bo tu się cofamy wstecz, prawda? Dodamy 430 lat, to wychodzi nam rok 1876 przed naszą erą. Rok, w którym Bóg zawarł przymierze z Abrahamem. W roku 1876 przed naszą erą, czyli w 2084 roku od stworzenia świata. No i teraz, proszę Państwa, my możemy sobie przeczytać kolejny tekst z pierwszej Księgi Mojżesza, z 12 rozdziału, który zawiera kolejne potrzebne nam informacje. A więc otwieram pierwszą Księgę Mojżesza, 12 rozdział i tam czytam wersety 4 i 5. A wystarczy nawet 4. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan. I poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. I w tym samym roku Bóg zawarł z nim przymierze.
czyli nowa informacja. Abraham urodził się 75 lat przed przybyciem do Kanaanu, kiedy Bóg zawarł z nim przymierze. A więc narodziny Abrahama przypadają na 1951 rok przed naszą erą, czyli 2009 rok po stworzeniu świata. Łapiemy to? Wszyscy rozumiemy? No to fajnie. Możemy iść dalej. Ale teraz już tekstów nie będę czytał, bo tego byłoby za dużo. Spójrzcie na tą ilustrację. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 11, od wersetu 10 do 27 i w wersecie 32 zapisana jest cała chronologia przodków Abrahama od czasów potopu do narodzin Abrahama. Rozumiemy? I według tej chronologii od potopu do narodzin Abrahama minęło 352 lata. A więc potop miał miejsce skończył się w 2303 roku przed naszą erą, czyli 1657 lat po stworzeniu świata. I teraz cofając się jeszcze bardziej wstecz w przeszłość Ziemi, na podstawie zapisów w pierwszej Księdze Mojżesza, w 5 rozdziale, w wersecie 7 i 11, albo właściwie od 7 po 11, mamy znowu całą chronologię potomków Adama, od Adama aż do potopu. I wyliczając tą chronologię, wychodzi nam 1657 lat. A więc potop miał miejsce według zapisów biblijnych 1657 lat po stworzeniu świata. A więc stworzenie świata miało miejsce w pierwszym roku Anno Mundi, czyli stworzenie to był czas, który zapoczątkował istnienie świata. To był pierwszy rok bezwzględny, liczony od stworzenia. A według naszej chronologii był to rok 3960 przed naszą erą. Rok 3960 przed naszą erą. A więc, licząc to wszystko, świat ma obecnie 5978 lat. Zgadza się? Bo tam jest na 2010, dodajemy 8, 5978 lat. Niedługo upłynie za życia wielu z nas 6000 lat istnienia tego świata. Zacznie się 7000-lecie. Ciekaw jestem, co ono przyniesie, bo to taka mistyczna liczba, prawda, 7000-lecie. A od potopu do obecnej chwili minęło 4321 lat. Rozumiemy ten wykres? To jest wykres wieku Ziemi obliczony według chronologii biblijnej Starego Testamentu. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, jego dokładność wynosi plus minus 200 lat. Powiem wam, że na tak długi szmat czasu dokładność plus minus 200 lat, no to jest dokładność dość precyzyjna. Prawda? Dość precyzyjna. Zwłaszcza, że tutaj naprawdę trzeba się troszeczkę pogłowić. Więc
jeśli założymy, że Pismo Święte ma rację, mówi prawdę, jest księgą natchnioną, no oczywiście ludzie wierzący absolutnie wierzą w natchnienie i boskie pochodzenie Pisma Świętego, ale my tutaj mówimy takim troszeczkę językiem, rozumiecie, takim neutralnym, no nie? A więc jeśli założymy, że Pismo Święte ma rację i mówi, pokazuje, objawia nam prawdę, to jaki wniosek możemy wyciągnąć? No pierwszy wniosek to Ziemia jest naprawdę młodą planetą. Młodą, no wiecie, młodą w sensie geologicznym, prawda? No bo jakby tak na przykład mój tato miał 5970 lat, prawda? Ale dla człowieka to jest ogromny wiek, ale w sensie planety to jest młodziutki wiek. To jest, Ziemia jest bardzo młoda. No i kolejny wniosek. Jej wiek nie przekracza 10 tysięcy lat. Dlatego w różnych publikacjach kreacjonistycznych, literaturze kreacjonistycznej, panuje taka jakby umowa, że nie mówimy dokładnie o wieku Ziemi, bo to może być dyskusyjne. Ktoś może, prawda, to jakoś podważać. Możemy też się pomylić. Jest taka możliwość. Ale ogólnie stwierdzamy, Ziemia nie ma więcej niż 10 tysięcy lat. To jest taki bezpieczny wiek, biorący pod uwagę nasze niedoskonałości, niedociągnięcia w prowadzeniu tych badań. A więc taki pogląd na historię dziejów Ziemi i jej początków, ściśle oparty na zapisie biblijnym, nazywamy kreacjonizmem młodego wieku Ziemi. I ja jestem zwolennikiem kreacjonizmu młodego wieku Ziemi. No dobrze, popatrzmy kolejną ilustrację. No ale co na ten temat ma do powiedzenia nauka historii? Dlatego historii, no bo przecież historia jest nauką badającą przeszłość ludzkości i Ziemi. To jest nauka, która może nam najwięcej powiedzieć na temat przeszłości, również w kontekście biblijnym i w kontekście tego sporu między teorią ewolucji a kreacjonizmem. Popatrzcie dokładnie na tą ilustrację. Zwróćcie uwagę, że udokumentowana, powtarzam to słowo, udokumentowana historia nie sięga poza trzecie tysiąclecie przed naszą erą. Wszystko, co czytamy w literaturze historycznej, co sięga dalej niż 3000 rok przed naszą erą, to jest, bym powiedział, tak zwana historia niewiarygodna. Dlatego, że nie istnieją żadne źródła i dokumenty z tamtych czasów, sprzed 3000 roku. Cała ta historia sprzed 3000 lat przed naszą erą, ona jest oparta na hipotezach, na teoriach, na przypuszczeniach. A ponieważ naukę opanowała ewolucja, więc dlatego wydłuża się sztucznie, bez żadnych dokumentów źródłowych, wiek ludzkości, historię ludzkości daleko poza 3000 lat przed naszą erą. Ale nie ma na to żadnych dowodów. To są jedynie domysły, hipotezy. Nie ma po prostu niepodważalnego dowodu. Gdy więc w literaturze czytamy, że gdzieś tam odkryto jakąś osadę, która ma 20 tysięcy lat, prawdą jest, że odkryto osadę historyczną. Temu zaprzeczyć się nie da. Ale że to jest osada sprzed 20 tysięcy lat, tego nikt nie udowodni. To jest po prostu jedynie hipoteza, wyliczanka, podyktowana po prostu narzutem ze strony teorii ewolucji. Potem popatrzmy na kolejny okres historii świata,
Okres, który sięga od 3000 roku przed naszą erą do 1600 roku przed naszą erą. I krótko mówiąc, dzieje ludzkości sprzed XVI wieku przed naszą erą są, jak to przyznają historycy, bo ja te wiadomości czerpię z literatury historycznej, a więc dzieje ludzkości sprzed XVI wieku przed naszą erą są niesatysfakcjonująco poznane. Są bardzo fragmentaryczne, rozbieżnie interpretowane. Ja mam w domu takie książki historyczne, które są tak skompilowane, że to są po prostu kolejne najstarsze daty i napisane jest, co się w tym wydarzyło. To jest historia w datach, taki tytuł książki, książek, prawda, różnych wydawnictw. I proszę Państwa, wszystkie daty tych fachowych wydawnictw nie przekraczają 3000 lat przed naszą erą. A więc precyzyjne datowanie wydarzeń odległej starożytności na podstawie archeologii też jest niemożliwe. My możemy coś znaleźć w ziemi, ale nie jesteśmy w stanie dokładnie stwierdzić, jaki wiek posiada to znalezisko. No ale ktoś powie, jest metoda węgla C14. Proszę Państwa, powszechnie i publicznie do wiadomości wszystkich podaje się, że metoda węgla C14 jest naprawdę wspaniała. Ale gdybyście byli naukowcami, to w kręgach naukowców ci ludzie wiedzą, że ta metoda ma wiele braków, znaków zapytania. A więc datowanie radioaktywne zabytków z odległej starożytności też jest rozbieżne. Kilkakrotnie badany wiek znaleziska daje nam różne daty. I kilkakrotne badanie wieku danego znaleziska różnymi metodami radioaktywnymi też daje nam różne daty. I wtedy naukowcy wybierają te daty, które pasują do ogólnego modelu ewolucyjnego. Jeśli chodzi o węgiel C14, metoda datowania zabytków, znalezisk metodą pomiaru izotopem węgla C14, zabytków, które przekraczają swoim wiekiem 3000 lat, jest bardzo rozbieżna. 3000 lat od naszego momentu to jest granica dokładności badań. Po 3000 lat rozbieżności drastycznie wzrastają. 700 lat, a potem już kilka tysięcy lat. Do 3000 lat metoda C14 jest dokładna. Po 3000 wszystko się rozpływa. Jeszcze jedna rzecz. Szkoda, że z domu nie wziąłem tej mapy, bo posiadam taką. Historia podaje nam, że najstarsze cywilizacje Mezopotamii, Egiptu i Doliny Indusu pojawiły się równocześnie około 3000 lat temu. A więc w dolinach rzek Eufrat i Tygrys, w dolinie, a więc tutaj w Mezopotamii, prawda? Tu mamy Mezopotamię, tu w Mezopotamii, tu w Egipcie, w dolinie Nilu i tutaj w dolinie rzeki Hindusu jednocześnie pojawiły się trzy najstarsze cywilizacje świata. I to było mniej więcej 3000 lat przed naszą erą. A potem już nie ma nic. Jest czarna dziura dziejowa, pustka. Oczywiście historia wiarygodna
zaczyna się od 1600 roku przed naszą erą i trwa do naszych czasów. Ale oczywiście historia ostatnich 100 lat też nie jest do końca wiarygodna, bo gdy byłem małym dzieckiem, to uczyli mnie troszeczkę innej historii Polski. Władze się zmieniły, teraz uczą nas innej historii Polski. Która historia Polski jest w takim razie tą prawdziwą, tą obiektywną? A więc widzicie, historią można manipulować. W każdym bądź razie nauka historii wyraźnie stwierdza, udokumentowana historia, historia w miarę, że tak powiem, wiarygodna, mająca swoje oparcie w źródłach, w archeologii, w znaleziskach, to jest 3000 lat przed naszą erą. Potem to już jest może tak, może nie, nic nie wiadomo, czarna pustka dziejowa. Czyli analizując ten wykres, możemy powiedzieć, że historia oparta na solidnych podstawach naukowych wykazuje, że istnienie ludzkości nie wykracza poza 5000 lat przed naszą erą. No tak już sięgnijmy dalej, prawda, poza 3000 lat. Te 5000 lat. A dalej, tak jak powiedziałem, rozpościera się pustka dziejowa, czarna dziura czasu. Po drugie, nagłe i jednoczesne pojawienie się najstarszych cywilizacji w Mezopotamii, Egipcie i Dolinie Indusu popiera biblijną historię ludzkości, a także potopu sprzed 4000 lat, po którym od potomków Noego wyłoniły się w jednym czasie najstarsze cywilizacje świata. Dlaczego w jednym czasie? Ja będę chyba mówił o tym w przedostatnim wykładzie, jak powstały rasy ludzkie. Pamiętacie historię wieży Babel? Tam Bóg pomieszał języki i ludzie się rozeszli. Jedni zostali w Mezopotamii, drudzy wywędrowali do Egiptu, trzeci wywędrowali do Doliny Indusu. I założyli 3 ośrodki najstarszych cywilizacji świata. I to pokrywa się z zapisem biblijnym. Ale jeszcze coś chcę wam powiedzieć. Są tak zwane szkoły historyczne. Angielska szkoła historyczna, amerykańska, niemiecka, polska, rosyjska. Dlaczego? Bo niektóre szkoły historyczne i niektórzy badacze dziejów uważają, że daty najwcześniejszej historii starożytnej są zbyt zawyżone i proponują ich obniżenie nawet o kilkaset lat. Jeśli to jest prawdą, jeśli to się by okazało słuszne, jeśli to uwzględnimy, to okaże się, że między nauką historii a biblijną wersją dziejów świata może panować zdumiewająca zgodność. Ale pójdźmy dalej. W biblijnym opisie stworzenia świata znajdują się informacje, które mają istotny wpływ na zrozumienie wieku Ziemi. A mianowicie jest to kwestia wieku pozornego i wieku rzeczywistego Ziemi. Gdyby współcześni naukowcy uwzględnili tak zwany wiek rzeczywisty i wiek pozorny Ziemi, śmiem powiedzieć, że nauka byłaby bardziej wiarygodna i byłaby bardziej rzetelna i zgodna z prawdą. O co mi chodzi? Popatrzmy na kolejne zdjęcie. O, jest. Przeczytam pewien fragment z Pisma Świętego. W Księdze Rodzaju, w 1 rozdziale, w wersecie 26 czytamy. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios,
i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. A więc przeczytałem dwa wersety z opisu stworzenia świata, no i człowieka. I teraz ja mam do Państwa pytanie po przeczytaniu tego wersetu. W jakim stanie rozwoju Bóg stworzył Adama? Czy Adam był niemowlęciem? A dlaczego nie był niemowlęciem? A niemowlę też jest doskonałe, załóżmy. Mogło być doskonałe niemowlę. A żona się pojawiła. No właśnie. A może Bóg stworzył Adama dzieckiem? A może młodzieńcem? A może Adam wyszedł z rąk Stwórcy jako dojrzały człowiek? A może był staruszkiem z siwą brodą? Moi drodzy, w zapisie biblijnym są informacje. Mojżesz zapisał, że Adam zaraz po swoim zaistnieniu był zdolny poznać otaczający go świat. Z zapisu biblijnego wynika, że Adam nadawał nazwy różnym zwierzętom. Poza tym Adam chyba pierwszego dnia swego stworzenia został ożeniony z kim? No z Ewą. No właśnie. Adam był gotowy od razu wykonywać swoje obowiązki. No i oczywiście zapis biblijny mówi, że Adam był zdolny czcić swojego Stwórcę i rozumieć swoją zależność od Niego. Czyli wszystkie te biblijne informacje każą nam sądzić, że Adam został stworzony jako gotowy, w pełni dojrzały człowiek. W jakim wieku? No, trudno nam powiedzieć, ale na pewno dojrzałym, bo jeśli zdolny do żeniaczki, zdolny do pracy, do modlitwy i tak dalej, to wiadomo, że w pełni zdolny. Ile? No. I teraz, moi drodzy, wnioskujemy, że Bóg stworzył Adama jako człowieka w pełni rozwiniętego, oczywiście przeznaczonego do życia wiecznego w doskonałym świecie. Doskonały człowiek w doskonałym świecie. W tym momencie, gdy Adam został stworzony, nie było mowy o śmierci, prawda? I nie było mowy o tym, że Adam się zestarzeje. On został stworzony z myślą o życiu wiecznym. Załóżmy, to jest założenie, że Adam w momencie stworzenia posiadał stan rozwoju odpowiadający wiekowi 100 lat, ale ówczesnych ludzi. Takiego stuletniego stworzył. To młody człowiek, bo z powodu grzechu 930 lat po swoim zaistnieniu Adam zmarł. Zgadza się? Przeczytam tekst biblijny w Księdze Rodzaju, 5 rozdział i 5 werset, który mówi następujące słowa. Adam przeżył 930 lat i umarł. Oczywiście jego śmierć była spowodowana upadkiem w grzech, ale pierwotny plan Boży nie zakładał śmierci. Umarł w wieku 930 lat. No i teraz załóżmy, że udałoby się nam odnaleźć grób Adama. Paleantropolodzy po przeprowadzeniu badań orzekliby, że Adam ile żył lat? Ile? Nie rozumiecie mnie, jeśli ktoś mówi parę milionów. Jeśli Bóg stworzył go jako gotowca w wieku 100 lat, ale jako gotowca odpowiadającemu wiekowi 100 lat,
A Adam zmarł 930 lat później, to paleoantropolodzy oceniliby jego wiek na ile? Na 1030 lat. Bo 100 lat to jest wiek pozorny, a 930 lat to jest wiek rzeczywisty. Gdy oba wieki sumujemy, to wychodzi właśnie nam ten wiek pozorny 1030 lat. A więc w pierwszym roku istnienia świata, czyli w 3960 roku przed naszą erą, Bóg stwarza Adama, jest on gotowcem odpowiadającym rozwojowi 100 lat. Oczywiście trudno powiedzieć, ile to było 100 lat, bo on był przeznaczony do życia wiecznego, nie było procesów starzenia się. No ale Adam zgrzeszył i żył jeszcze od swego stworzenia 930 lat. Zmarł 930 lat Anno Mundi, czyli w roku 3030 przed naszą erą. Ile lat naprawdę żył Adam? No 930. Ale gdyby znaleziono jego szczątki i zbadano by je, to z tych szczątków wynikałoby, że Adam żył 1030 lat. I to jest ten wiek pozorny. On nie jest wiekiem rzeczywistym. On jest wiekiem błędnym. To jest wiek pozorny. A więc wynik ten byłby zawyżony, ponieważ paleoantropolodzy, nie wierząc w stworzenie, nie wzięli pod uwagę wieku rzeczywistego i pozornego Adama. A teraz popatrzmy stworzenie flory. Poproszę kolejne zdjęcie. Mamy, już nie będę czytał, w Piśmie Świętym opis, że Bóg trzeciego dnia siedmiodniowego aktu stworzenia powołuje do istnienia, florę, czyli ogół świata, gatunków roślinnych, drzewa, trawy, kwiaty i tak dalej. No i pytanie kolejne. W jakim stanie rozwoju Bóg stworzył rośliny? W jakim stanie? Jak myślicie? Czy stworzył je w stanie nasion? Czy były sadzonkami malutkimi i potem rosły, rosły? Czy były dojrzałymi roślinami albo próchniejącymi olbrzymami? Moi drodzy, mam dowód biblijny, podobnie jak w wypadku Adama, że Bóg stworzył rośliny w stanie pełnej zdolności do wydawania owocu i ziarna. Dlatego, że już w momencie stworzenia człowieka, co Bóg powiedział o diecie człowieka i w ogóle zwierząt? Że człowiek będzie jadł owoce, orzechy, a zwierzęta będą jadły wszelkie tam liście, trawy i tak dalej. A więc, wiecie, zwierzęta i ludzie stworzeni 3 dni później nie mogli czekać dziesiątków lat, aż rośliny wyrosną, drzewa wyrosną, dojrzeją i wydadzą owoc. Umarlibyśmy z głodu. Adam tego samego dnia, gdy został stworzony, 3 dni po stworzeniu drzew owocowych, poczuł głód i zobaczył drzewo i zjadł jego owoce. Rozumiemy? Czyli te drzewa były gotowcami. I teraz załóżmy, że drzewa stworzone zostały w stanie rozwoju odpowiadającym wiekowi na przykład 500 lat. Załóżmy. No i gdy te drzewa zostały stworzone w pierwszym roku istnienia świata, czyli w 3960 roku przed naszą erą, stworzone jako drzewa niby 500-letnie, one rosły na ziemi przez 1656 lat. Skąd wiemy, że rosły 1656 lat? Bo w roku 1656 po stworzeniu świata miał miejsce potop.
A więc te drzewa rosły do potopu, a potop je zagrzebał i ja mam je akurat tutaj. Prawda? No i teraz ich, załóżmy, że ich odnalezione skamieliny poddane zostały badaniom i paleobotanicy potem orzekliby, że wiek tych drzew sięgał 2156 lat. Że one rosły 2156 lat. Uzyskany wynik byłby oczywiście zawyżony, bo paleobotanicy, nie wierząc w biblijne stworzenie, nie wzięli pod uwagę wieku rzeczywistego i pozornego drzew. Z pozoru drzewa te wyglądałyby na okazy mające 2156 lat. Zgadza się? Nawet te drzewa, wyobraźcie sobie, że miałyby 2156 słojów przyrostu rocznego. Prawda? Miałyby tyle. Miałyby tyle. No i co z tego? W rzeczywistości te drzewa rosły 1656 lat. I poproszę mojego kolegę Mariusza, żeby teraz postawił tutaj tą tablicę, bo ja mam dla was pytanie. Okej, dziękuję. Moi drodzy, ale nie odpowiadamy chórem. Zgoda? Podnosimy rączkę i ten, kto podniesie rączkę, odpowie. Milczymy, druga osoba podniesie rączkę, odpowie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy dobrze zrozumieliśmy tą kwestię wieku rzeczywistego i pozornego? Załóżmy, że żyjemy 100 lat Anno Mundi, czyli 100 lat po stworzeniu świata. Rozumiemy? Mamy setny rok, setny rok upływa po stworzeniu świata. No i Kain i Abel poszli do lasu. Kain ściął jedno drzewo, Abel drugie drzewo ściął. No i Kain liczy słoje przyrostu rocznego w swoim drzewie, które ściął i zauważył, że to drzewo ma 300 lat, bo ma 300 słojów przyrostu rocznego. A Abel ściął drugie drzewo, policzył i zobaczył, że jego drzewo ma 98 lat, bo ma 98 słojów przyrostu rocznego. Rączka do góry. Ile lat mają te drzewa? Rączka do góry. Proszę. Które drzewa? Dobrze, dziękuję za odpowiedź. Kto druga odpowiedź? Słucham. Ja trochę patrzyłem na drzewa, ale to nie są te paleontologiczne. To jakby one miały swoje, swoje by jeden na drugim rosły, to by zawiniosły swoje. No ja mam tu takie drzewo kopalne i tu widać dokładnie słoje. Nawet widać dokładnie sęki i tak dalej. To możemy sobie potem obejrzeć. Kto ma odpowiedź? Proszę bardzo, kolega. No, mi się wydaje, że według tego założenia, jakie tutaj jest prezentowane, to to drzewo, które ma 300 słojów, w rzeczywistości miałoby 100 lat, w wieku pozornego 300, to znaczy zostałoby wtedy stworzone z jakby tym podobnym wiekiem 200 lat, natomiast to drugie drzewo prawdopodobnie by zaczęło wzrastać w drugim roku po stworzeniu. Kto jeszcze ma odpowiedź? Która odpowiedź według państwa jest słuszna? Szanownej pani, pana czy naszego młodego kolegi? Czy pani zauważa swój błąd? Znaczy, no to zależy, czy pytamy o pozorny, czy o rzeczywisty. Bo jeżeli powiemy, że rzeczywisty, to faktycznie
Nie. Proszę pani, jeszcze raz. Mamy setny rok. Czyli 100 lat minęło od stworzenia świata. 100 lat temu Bóg stworzył wszystkie drzewa. Abel 100 lat po stworzeniu świata ściął swoje drzewo, które ma 98 słojów przyrostu rocznego. Ile te drzewo ma lat? 98. Ono wyrosło 2 lata po stworzeniu. Łapie pani to? Ono ma 98, a my mamy setny rok. Czyli to drzewo wyrosło, załóżmy, 2 lata po stworzeniu świata. Ale to drzewo w rzeczywistości ma 100 lat, które Kain ściął, ale jego wiek pozorny wynosi 300 lat. Prawda? Bo Bóg stworzył te drzewo jako gotowca odpowiadającego wiekowi 200 lat. Prawda? I 100 lat jeszcze rosło, a więc ono ma 300 słojów. Zostało stworzone jako drzewo 200-słojowe, potem jeszcze przez 100 lat urosło 100 słojów. Czyli to drzewo ma 100 lat, te ma 98. Tutaj wiek jest jeden, rzeczywisty, tu jest wiek pozorny 300, wiek rzeczywisty, prawda, 100 lat. A więc bardzo ciekawa zagadka. No ale teraz popatrzmy na kolejne zdjęcie. No właśnie. I teraz problem wieku rzeczywistego i pozornego dotyczy również naszej planety. No przecież Biblia mówi wyraźnie, że Bóg stworzył Ziemię jako planetę w pełni uformowaną i kompletną. To nie była jakaś masa gazów i pyłów obłoku międzyplanetarnego, międzygwiezdnego w niezmierzonym kosmosie. To była bryła planety. No oczywiście potem w ciągu 6 dni Bóg na tej planecie stwarza życie, drzewa, człowieka, zwierzęta i tak dalej. Ewolucjoniści słusznie sądzą, i to jest ciekawa rzecz, o tym wczoraj mówiliśmy, zasada uniformitaryzmu, że w obecnych warunkach potrzeba by było bardzo, bardzo długich okresów czasu, aby siły wulkaniczne, erozyjne, górotwórcze i inne czynniki ukształtowały obecną skorupę ziemską. I to jest normalne, mają rację. Nie wierząc w stworzenie, w ogóle nie biorą pod uwagę wieku pozornego i rzeczywistego naszej planety. Dlatego dochodzą do nazbyt wygórowanych, błędnych wyników wieku Ziemi. Bóg stworzył Ziemię jako już gotową planetę. No i Ziemia jako gotowa planeta powołana przez Boga swój wiek pozorny mogła mieć rozciągnięty na miliardy lat. No bo rzeczywiście, żeby takie coś się ukształtowało dzisiaj, to trzeba by było miliardów lat. Ale przecież Bóg to stworzył momentalnie. Pamiętacie radioaureole polonu w granitach? To momentalnie powstało. I teraz popatrzcie, geolog niewierzący w stworzenie świata przyjechał do raju Eden. Stuka młotkiem w skały, patrzy, o, tutaj żyła złota, tu jakieś kryształy, a tu jakieś złoża. I on to liczy, 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 ale liczy według modelu którego? Obecnie istniejącego, prawda? Liczy według modelu obecnie istniejącego. I według modelu obecnie istniejącego wychodzi mu na to, że Ziemia ma miliardy lat. W rzeczywistości, gdy ten geolog przyjechał kilka dni po stworzeniu świata, ta Ziemia dopiero co została stworzona. Ale ona została stworzona jako gotowiec. Już w pełni gotowa. Dlatego, proszę państwa, tak jak tutaj napisałem, Ziemia została stworzona w stanie gotowym
I jej wiek rzeczywisty wynosi 5978 lat obecnie. Została stworzona 3960 lat przed naszą erą. To jest ten wiek rzeczywisty, który absolutnie współczesna nauka nie przyjmuje, ale Biblia taki wiek wyznacza. Natomiast gdy patrzymy na tą Ziemię, to nam się wydaje, no rzeczywiście, według tego, co obserwujemy, jak to dzisiaj się tworzą te różne osady, złoża, wulkany, no to ona musi mieć miliardy lat. Rozumiemy? A więc to jest wiek pozorny i wiek rzeczywisty. Niestety nauka nie uwzględnia wieku pozornego i po prostu badając wiek narzuca ogromne, że tak powiem, nadliczbowe lata. No ale teraz popatrzmy dalej na kolejne zdjęcie. W skałach skorupy ziemskiej znajdują się piękne minerały. Kiedyś też zbierałem minerały, ale potem przerzuciłem się na skamieliny. A więc mamy tutaj przepiękny kryształ, nie granit, tylko kwarc. O, przepiękny kryształ kwarcu. Tutaj mamy przepiękny fluoryt albo ametyst. Tutaj mamy diament, tutaj mamy beryl. Pytanie, ile lat mogą mieć te kryształy, te minerały, te drogocenne kamienie? Popatrzmy na kolejne zdjęcie. Tutaj mamy przepiękny agat. Tutaj mamy, prawda, też kolejne piękne kryształy. Ile one mogą mieć lat? Kolejne zdjęcie popatrzmy. Tutaj mamy piękną szczotkę ametystową w geodzie. Kwarc, prawda? To jest chyba opal, ale nie jestem do końca pewny. A więc przepiękne, przepiękne kryształy. Ile one mogą mieć lat? Nam wszystkim może się wydawać, no, one powstały i tworzyły się i formowały się przez miliony lat. No taki jest nasz odruch myślowy, prawda? Bo my jesteśmy uformowani tą ideą ewolucji. Możemy wierzyć w stworzenie świata, no ale to, co w dzieciństwie nam mówiono, to w jakiś sposób gdzieś tam w głębi zostało. Poproszę kolejne zdjęcia. Geologia ewolucyjna uważa, że w skałach skorupy ziemskiej minerały tworzyły się bardzo, bardzo długo, przez długie okresy czasu, wskutek różnych procesów. Ale geologia kreacjonistyczna uważa, że niekoniecznie tak musiało być i przedstawia inny scenariusz, dzieląc minerały na trzy grupy. Pierwsza grupa to minerały pierwotne. Minerały pierwotne to jakie będą? To na przykład będzie granit. On zaistniał, stworzony, kiedy Bóg powołał do istnienia naszą Ziemię. To jest minerał pierwotny. To jest fundament kontynentów. Ale są tak zwane minerały wtórne. To na przykład może być piryt. Ale są również minerały potopowe. Popatrzcie, tutaj zapomniałem, ale Mariusz, poproszę tą skałę tak pionowo stojącą. O tą. Damy radę. Popatrzcie na tą skałkę, ale potrzymaj. Ta skała nie powstała w czasie stworzenia świata. Absolutnie nie. Daję sobie za to głowę uciąć. Bo zwróćcie uwagę, że między tą warstwą piaskowca i między tą warstwą takiego nieczystego wapienia znajduje się warstwa zbudowana z miliardów muszelek
i szczątków organizmów sprasowanych pod ogromnym ciśnieniem. Puść tą skałkę, żeby sobie obejrzano. A więc, proszę Państwa, ten minerał, ta skała, to jest skała, która powstała w wyniku potopu. Na pewno nie powstała w wyniku stworzenia. Jeszcze jedną poproszę. Podaj mi tą skałeczkę. Organiczna skała osadowa. O tą. Kiedy powstała ta skała? Czy ona powstała podczas stworzenia? Nie. A dlaczego nie? Bo zwróćcie uwagę, że w tej skale znajdują się otwory. To są geody powstałe po rozpuszczeniu się zagrzebanych organizmów morskich. To były małże, to były gąbki. One są spłaszczone, ponieważ ciśnienie sprasowało to wszystko i to w tę formie skamieniało. A tutaj, proszę Państwa, znajduje się kość. Bardzo dobrze widoczna kość. Podobna do tych kości, jakie uzyskujemy po zjedzeniu kurczaka na przykład, który jest podstawowym produktem chyba spożywczym na polskich stołach, prawda, kurczak. A więc kiedy to powstało? To nie zostało stworzone. To jest minerał czy skała potopowa. Obejrzyjcie sobie tą kość. Albo tutaj. Mam takie dwa kamyki. Można też puścić jednego, potem drugiego. Te kamyki, proszę Państwa, na pewno nie zostały stworzone. 100%. One powstały w wyniku katastrofy potopu. Te kamyki, moi drodzy, o te takie, co będziecie teraz oglądali, to jest skamieniały spływ błotny. Skamieniałe błoto. Po prostu błoto ze zbocza się lało i ono zostało zagrzebane i skamieniało. Nieraz jak budują drogi, autostrady, jakieś rowy i padają ulewne deszcze, to widzieliście, tak spływa te błoto, prawda, ten piasek. I to skamieniało. A więc minerały pierwotne to są te, które Bóg stworzył w 3960 roku przed naszą erą. Minerały wtórne powstały w wyniku różnych procesów geochemicznych w litosferze po stworzeniu Ziemi. I teraz poproszę obsydian. Obsydian, ten czarny. Obsydian, nie ten następny. Ten i ten drugi. I proszę puścić jednego w ruch. Ten kamień, ładny kamień, ale proszę o ciszę, ten ładny kamień nie został ani stworzony, ani nie powstał w wyniku katastrofy potopu. To jest minerał wtórny. On powstał w wyniku erupcji wulkanu w szybko stygnącej lawie. Kiedy lawa wulkaniczna bardzo szybko, gwałtownie stygnie, to wtedy powstaje taka czarna, szklista lawa, która nazywa się obsydianem. A więc to jest minerał wtórny. On mógł powstać całkiem niedawno. Jego wiek wyznacza data erupcji wulkanu, nie przekraczająca daty stworzenia Ziemi. No i oczywiście mamy minerały potopowe, które powstały wskutek biblijnego potopu na przełomie 2304-2300 lat przed naszą erą. Potop utworzył warstwy skał osadowych z uwięzionymi w nich skamielinami. Wiek tych skał osadowych i uwięzionych w nich skamielin jest jednakowy. Te skały, te minerały odpowiadają dacie potopu. One nie powstały ani przed potopem, ani po potopie. One powstały w wyniku potopu. Nie powstały wskutek stworzenia, tylko potopu.
Popatrzmy na kolejne zdjęcie. Tutaj widzicie zdjęcia amonitów. Tutaj za tablicą mam amonity, wapienne amonity znalezione na terenie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ale zwróćcie uwagę, że wiele z tych amonitów, gdy przetniemy, one w środku mają kryształy kalcytu. I tutaj poproszę kalcyt. Dla mnie ten mniejszy kawałek, a w ruch proszę puścić te dwa większe. Bardzo ładny minerał. Popatrzcie, jak szkło. To jest kalcyt. I ten kalcyt, widzicie, wypełnia wnętrza tych geod w amonitach, które zginęły podczas potopu. Tutaj na przykład mam dwie skamieliny. W skale znajdują się geody utworzone po gąbkach i w tych próżniach też wytrąciły się kryształy kalcytu. Geologia wyjaśnia, że kalcyt jest tworem hydrotermalnym, czyli ta skała musiała powstać przy współudziale wody i czego? Temperatury, hydrotermalna. Woda i temperatura. Kryształy kalcytu występują wewnątrz geod organicznych, w skamielinach, tak jak tu widzimy w amonitach. I jeśli te amonity, poproszę kolejne może zdjęcie. Kolejne zdjęcie. Jeśli te amonity zostały zagrzebane podczas światowego potopu, to występujące w nich piękne kryształy kalcytu nie mogą mieć milionów lat. Zgodzicie się? One mają tyle lat, ile lat temu był potop. A więc piękne kryształy, kamienie szlachetne wcale nie muszą mieć milionów lat. W czasie potopu wystąpiły takie warunki, że te kamienie powstały. A więc jeśli teraz kalcyt występuje w skałach osadowych, wapiennych, ile on ma lat? Ewolucjonista powie, że on ma miliony lat, ale kreacjonista pomyśli i powie tak. Może tutaj jeszcze poproszę wapień. No, niech będzie ten wapień. To też jest wapień. To jest wapień i to jest wapień. Tylko, że kalcyt jest strukturą krystaliczną. Rozumiemy. Te atomy są ułożone pięknie w kryształy, a zwykły wapień, no to zwykły wapień. Ale to jest ta sama budowa chemiczna, tylko że inna budowa ukształtowania atomów. I proszę Państwa, kreacjonista wie, że wapień jest skałą osadową. Wszystko wskazuje na to, że wapień powstał podczas potopu. I to prawdopodobnie w wyniku oddziaływania wulkanizmu, czyli potężnych temperatur, z wapienną, organiczną zawartością osadów dennych przedpotopowych mórz. A więc kiedy ten wulkanizm, ta gorąca temperatura dosięgła przedpotopowe morza, ich dna, na których zalegało mnóstwo szczątków organicznych, wapiennych, szkielecików, zwierząt i tak dalej, cała ta reakcja chemiczna spowodowała powstanie wapienia. I ten wapień powstał jako taka skała osadowa, ale ten sam wapień w różnych geodach, w różnych żyłach mógł przybierać kształty krystaliczne i w ten sposób powstał kalcyt. To są dwie te same skały. Dobrze, odłóżmy to. A teraz piryt w skamielinie. To poproszę, żeby puścić. A to i tą płytę pozłoconą taką.
Poproszę kolejne zdjęcie, chociaż już nie ma. Dobra, wróćmy. Będziecie teraz Państwo oglądali piryt. Piryt. Nie próbować czy twarde, bardzo Was proszę. Nie próbować czy twarde. A więc piryt. Piryt wygląda jak złoto. Niektórzy mówią, że to jest złoto głupców, bo w rzeczywistości piryt to jest związek żelaza i siarki. I ta siarka nadaje żelazu ten złoty połysk, barwę. I znowu współczesna geologia stwierdza, że piryt powstał w wyniku procesów hydrotermalnych w środowisku wody. Czyli co to znaczy? Powstał w środowisku wodnym, to odpowiada potopowi. Powstał w środowisku, gdzie występuje potężne ciśnienie. I powstał w środowisku, w którym wystąpiła wysoka temperatura. I to się wszystko zgadza z biblijnym opisem katastrofy potopu. I paleontologia dostarcza nam wiele skamielin kopalnych organizmów, które zagrzebane sedymentami potopu uległy pirytyzacji. Podaj mi to drzewo. Nie, nie, nie. Dobrze stoisz. Te następne, te. Też je puścimy. Ono jest bardzo ciężkie, te drzewo. Bo te drzewo to jest piryt, żelazo z siarką. Oczywiście nie taki czysty piryt. Jest tu troszkę skały, ale głównie żelazo z siarką. Co się stało? Te drzewo zostało zagrzebane sedymentami. Te sedymenty znalazły się w bardzo wysokiej temperaturze. W tych sedymentach było dużo żelaza i siarki. I w środowisku wodnym, w wysokiej temperaturze, żelazo i siarka wniknęła do drzewa, zaimpregnowała go i powstała żelazna skamielina drzewa. Rozumiemy? Proszę bardzo. I tam oglądacie Państwo jedną taką płytę, na której jest skamielina skrzypu kopalnego. I zwróćcie uwagę, że ta skamielina jest pokryta warstwą jakby złota. To nie jest złoto. Nie próbujcie paznokciem tego zdzierać, bardzo Was proszę. Ta warstwa pokrywająca tą skamielinę to piryt. I to wygląda, jakby to była pozłacana skamielina. Ale to jest piryt. A więc kiedy ten piryt powstał? Ile on ma lat? Miliony? Nie. On powstał wtedy, kiedy powstała ta skamielina. A więc powstał w czasie potopu. Ale nie miliony lat. Poproszę kolejne zdjęcia. Musimy się śpieszyć. Ja jestem za wielkim gadułą. Musicie mi to wybaczyć. Ale już niedługo sobie pojadę. Moi drodzy, na tym zdjęciu, patrząc na to zdjęcie, zadajemy sobie pytanie. Ile lat mają stalaktyty, stalagmity i stalagnaty? Mariusz, weź odbieraj te drzewa. Aha. Ile lat mają stalaktyty, stalagmity i stalagnaty? Dzisiaj Mariusz ma ciężką pracę. Przewodniczący diecezji powinien mu dać jakiś dodatek, bo się napracuje dzisiaj, chodząc w tą i we w tą. Moi drodzy, stalaktyty to nacieki w postaci sopli lub rurek zwisające ze stropu jaskini, ale nie tylko, powstałe wskutek wytrącania się na przykład wapnia z kapiącej wody. A więc jest jaskinia, woda, w której jest dużo wapnia, ona kapie, no i ten wapień powoduje, osadza się i ten cały stalaktyt rośnie. A stalagmity to nacieki powstałe na dnie jaskini wskutek osadzania się na przykład wapnia z wody kapiącej ze stropu jaskini. Czyli od góry powstaje naciek, gdy osadza się wapień, ale gdy kapie na dół też powstaje
taki naciek, prawda? I ten wapień się osadza. A kiedy stalaktyt połączy się ze stalagmitem, to co powstaje? Stalagnat powstaje. No i tutaj mamy takie zdjęcia stalaktytów, stalagmitów i stalagnatów. Powiedzcie mi, ile mogą mieć lat te stalaktyty, stalagnaty, stalaktyty i tak dalej? Ile lat? Ewolucjoniści, ja pamiętam jako dziecko, mieliśmy wycieczki szkolne, miliony lat, prawda? Miliony lat ta woda kapie i to takie coś powstało. Ale pomyślcie, kiedy miał miejsce potop, to potęga wody zdzierała warstwę skorupy ziemskiej, rozcierała ją, mieliła. Ta woda to była szlamem, błotem, nasączonym różnymi minerałami skałotwórczymi. I ta woda potem kapała. I to mogło powstawać bardzo szybko. I dzisiaj takie coś obserwujemy, jest dowodem, że to wcale nie musi wynosić miliony lat. Poproszę kolejne zdjęcie. Pomnik Lincolna zbudowany w 1922 roku. Fotografia z lat 1960. Są stalaktyty? Są. Padają deszcze, śnieg. Opady wypłukują te minerały zawarte w konstrukcji budowli. Potem ścieka ta woda i powstają stalaktyty. Popatrzmy dalej. To jest zdjęcie z National Geographic, październik 1953 rok. Nietoperz pokryty osadem. A więc ten cały stalagmit nie jest wcale taki stary. Popatrzmy dalej. A tutaj taka budowla, która stoi 40 lat w Stanach Zjednoczonych w stanie Indiana. W jej podziemiach utworzyły się w tych konstrukcjach podziemnych potężne stalaktyty, stalagmity, a nawet stalagnaty. Ten chłopaczek stoi przy takim stalagnacie. Powstało to w ciągu 40 lat. Czy państwo, zwiedzając różne miasta Polski albo w Warszawie, widzieliście budynek, autostradę, drogę i tak dalej, z której, w którym gdzieś tam zwisają takie stalaktyty? Widzieliście kiedyś? Ja osobiście widziałem. W Katowicach jest słynny spodek w samym centrum miasta. I tam w konstrukcji tego spodku widziałem takie stalaktyty mające po 10 centymetrów. A to jest budowla, która powstała po II wojnie światowej. A więc jeśli w wodzie jest bardzo duże stężenie minerałów i substancji skałotwórczych, to takie stalaktyty, stalagmity mogą powstać w bardzo krótkim czasie geologicznym. Nie potrzeba na to milionów lat. A teraz popatrzcie na kolejne zdjęcia. Mamy fotografię z 1987 roku, jakaś kopalnia w Australii. W momencie zrobienia fotografii kopalnia miała 55 lat. Jest to zdjęcie z czasopisma kreacjonistycznego. Popatrzcie, 55-letnia kopalnia, jakie długie stalaktyty, jakie wysokie stalagmity. A tam widzicie w kółeczku górników, światła górników. Te potężne stalaktyty, stalagmity i tak dalej powstały w czasie nie dłuższym niż 55 lat. Natężenie substancji w wodzie decyduje o szybkości powstawania. Popatrzmy na kolejne zdjęcie. Tutaj mamy taki stalaktyt, prawda? Padają deszcze, woda zmywa ten brud z dachów, ze ścian. Gdzieś to tam spływa, kapie,
i powstaje stalaktyt. Bo ta woda niesie wszystkie te substancje. Popatrzmy dalej. Prawda? Przy teksańskim uniwersytecie w Austin wybudowano parking samochodowy. Musieli podstawiać miski pod wycieki, ponieważ ludziom wyrastały stalagmity w samochodach. Prawda? A więc to powstaje bardzo szybko. Dalej popatrzmy. No i właśnie takie coś w Katowicach widziałem. Zobaczcie na tą formację skalną. To jest fontanna. Ta fontanna została zbudowana w 1903 roku. W 1903 roku. A w 1998 roku tak ona wygląda. Ta woda tryskająca z fontanny stworzyła, prawda, w ciągu 95 lat takiego właśnie stalagmita. Stężenie substancji skałotwórczych w tej wodzie było tak duże, że wypływająca woda, niosąc te substancje, zostawiała je i to narastało gwałtownie. 95 lat ma ta fontanna. Popatrzmy na dalsze zdjęcie. Stuletnia formacja osadów Termopolis. Kolejna fontanna. Z fontanny powstał stalagmit. A więc popatrzcie, to nie są miliony lat. To nie muszą być miliony lat. Ewolucjoniści wcale nie muszą mieć racji. Popatrzmy na ostatnie zdjęcie, na tutaj, które widzimy. Mamy tutaj kolejną fontannę, która no, utworzyła taki właśnie stalagmit. I to współczesne budowle. Takie rzeczy się zdarzają. I tak, moi drodzy, doszliśmy do końca naszego rozważania. Przepraszam, że dzisiaj się za bardzo rozgadałem. Już się zamykam. No ale zanim się z tego miejsca rozejdziemy, nie pogniewajcie się, ale wypadałoby chyba podziękować Bogu, że mogliśmy się tutaj spotkać i te rzeczy zbadać. Jeśli Państwo nie macie nic przeciwko temu, powstańmy, ja się pomodlę. Święty Boże, Biblia Ciebie objawia jako Stworzyciela Wszechświata. Z niczego powołałeś do istnienia czas, przestrzeń, materię, światy. Powołałeś życie. Boże, Tobie, naszemu Stwórcy, w którego rękach jest nasze tchnienie, od którego zależą wszystkie nasze drogi. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, a jednocześnie z głębi serc naszych oddajemy chwałę, hołd, cześć i uwielbienie Stworzycielowi, Wszechmogącemu i Wszechwiecznemu, pełnemu fantazji, mądrości i wyobraźni oraz miłości. Amen. Dziękuję bardzo. Kto ma pytania, proszę się do mnie zgłosić. Kto chce pooglądać skamieliny, także proszę. A wszystkie inne proszę, żeby wróciły szczęśliwie do mnie.